Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack. Witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Elden Ring. Jestem już tutaj, przy ponownie obudzonych szczątkach, czy raczej kolejnych, gdzie były kolejne pochodnie. Jedna była tutaj, zaraz za mostem, druga, jak tam szedłem po środku po tą czaszkę, no to była za skałą. Chyba nawet widziałem przez chwilę na montażu, jak się nie mylę, ale nie wiem, czy ją zauważyłem w trakcie przemierzania i nie zapomniałem ją zapalić. Nie wiem. No ale rozpaliłem je w końcu, więc dotknijmy rogatych zwłok i zobaczmy, z czym tym razem przyjdzie nam się zmierzyć. Choć nie powiem, no poniekąd trochę się domyślam z czym. No bo pewnie będzie po prostu to drugi taki jeleniowaty duszek. Dokładnie. O, tylko tym razem to jest duch królewskiego przodka, więc trochę się inaczej nazywa. Dobra, ale ataki widzę ma dość podobne. O kurde. Szybko się, kurde, przemieścił. Poprzedni chyba? Przecież... Czekaj, tak? A nie, czekaj, wait! Poprzedni chyba się nie potrafił teleportować. Au. To wyjebał mi, no. Mocno. Leczenie. No i żebym się kuźwa ustawił, no. Au! Raz. Błyskawic. Kurwa, te przytrzymywane ataki mi tu wkurwia. Co, zaś się teleportujesz? Nie, tym razem nie. Co jest? Okej, to chyba nowy atak. Mówię chyba, bo nie jestem pewny, czy poprzedni taki wykonywał. Kurwa, no! Czyli zaś to... Okej. Okay. Czyli bardziej tak do przodu potem skaczę. O, jak mi wyjebał prosto w pysk! Boże, czy on musi tak ograniczać ten dostęp do siebie? Dobra, akurat zjebałem to dość mocno. Przepraszam bardzo, z jakiej racji on się teraz podleczył? Okej, okay, czyli muszę szybko się z nim uporać, widzę. Tak, arena w chuj wielka, ale konia nie mogę sobie przywołać. Dwa, trzy. Kurwa, no, chodź tu. No, are you fucking serious? A, super, jeszcze teraz teleportował, no kurwa. Jest! Udało się! Dobra. Szybki sam atak i go mamy. I proszę, wizerunek za niego dostałem. Mój bien, mój bien. Zobaczmy go. Wizerunek królewskiego przodka. Duchy przodków to zjawisko istniejące poza zasięgiem złotego drzewa. Życie kiełkuje ze śmierci tak samo jak z narodzin. Tak to już jest z żyjącymi. Dobra.
Ale okej, czyli z tego wynika, że w rzece Siofra już mam chyba wszystko ogarnięte, tak mi się wydaje. Dwie świątynie poroża obczajone, tutaj też już byłem, no byłem praktycznie wszędzie. Z tym Nokronem tylko dalej nie wiem, co zrobić, no bo jakby... Dotarłem do... nie tutaj, dotarłem do bossa, ale dalej idę tu i mam przejście dotąd i potem ta walka, no ale co mi po tym? Skoro ja muszę jakiś artefakt zabrać z Nokronu dla Rani. Nie wiem, może ja czegoś tutaj nie rozumiem. Na razie lećmy do stołu łaski. Zobaczmy, co mogę sobie z tego ducha wytworzyć. Nie tutaj. Tutaj to było. Nie, też nie tutaj. O, tutaj to jest. Palce ciągle stoją sztywno jak... nie powiem co. Dobra, to już ja przegadywałem z nią w poprzednim odcinku. Zobaczmy. A, no tak, wyposażenie czempionów jeszcze mogę. Mogę sobie do Radana zgarnąć parę rzeczy. Ciekawe, czy w ogóle jest to lepsze od mojego aktualnego setu. No i mam te włócznie Radana, te 16, które zgarnąłem podczas walki, no i mogę wykupywać też resztę. Zobaczmy tutaj. Tutaj to sprawdzałem wszystko. O, w przypadku Radana chyba nie sprawdzałem. Wielkie gwiezdne miecze plagi. Zakrzywione wielkie miecze z czarnej stali używane przez generała Radana. Para ozdobiona motywem lwiej grzywy. Radan zyskał w młodości przydomek Gwiezdna Plaga i podobno właśnie w tym czasie wygrawerował herb grawitacji na tych ostrzach. Unikalna umiejętność Krzyk do Gwiazd. Zetnij dwa miecze i krzyknij ku niebu, by przyciągnąć wrogów falą grawitacyjną. Następnie naciśnij przycisk ponownie, by uderzyć mieczami naładowanymi energią grawitacji. Ciekawie. I Lwi Wielki Łuk. Wielki łuk z czarnego żelaza używany przez generała Radana, udekorowany motywem lwiej grzywy, nasycony mocą sił grawitacyjnych Gwiezdnej Plagi. Gdy używa się go wraz z włócznią Radana, staje się prawdziwym orężem czempionów. I też Radana unikalna umiejętność. Umiejętność łucznicza używana w niskiej postawie. Przygotuj łuki błyskawicznie, wystrzel w niebo rój strzał, które spada na wrogów niczym deszcz. Okej, to jest chyba to samo, co Radan wykorzystał w trakcie walki. I wizerunek przodka. Uskrzydlony wielki cierń. Charakterystyczny róg przepełniony mocą duchów przodków. Tego dużego egzemplarza w kształcie skrzydeł używa się jako broni czcicieli duchów. W wierze czcicieli duchów, przodków uważa się je za skrzydła posłańców, stworzone do zbierania żyć istot, które nie doświadczają kiełkowania. Unikalna umiejętność? Dusiciel dusz. Unieś skrzydlate wielkie rogi, by przyzwać miazmat wysysający dusze. Wrogowie na wybranym obszarze będą mieli przez pewien czas zmniejszoną obronę. Okej, czyli po prostu debuff do obrony. I róg ducha przodków. Przedmiot wykonany z rogów ducha królewskiego przodka. Przywraca punkty skupienia po pokonaniu wrogów. Zajebista rzecz. Z rogów poległego króla kiełkuje nowe poroże emitujące światło. Tak nowe życie rodzi się ze śmierci, a ze śmierci rodzi się siła. Kurde, to bym musiał sobie szybko rozmnożyć teraz te wizerunki, bo naprawdę mają fajne rzeczy. Zobaczmy ten set Radana. No, jest o wiele lepszy. Tu mi wydropiło takie coś z jednej babki. Obręcz ozdobiona parą lśniących rogów. Noszą ją szamani, wyznawcy przodków. Rogi o lśniących koniuszkach to doskonałe przedmioty ceremonialne do oddawania czci przodkom. Wzmacnia moc głowy niemowlęcego przodka. Okej, ale pytanie, bo to jest ciężkie. Jest lepsze. Czy jeśli ja to założę całe... Okej, dalej mam średni ciężar. To mi się podoba. Czyli w secie Radana będziemy teraz się bujali. Tylko właśnie pytanie... Co będzie, jak będę chciał wziąć na przykład to... No niestety, kieł już jest za dużym ciężarem. Ale dwa obieracze, myślę, będą dalej spoko. Topór zwykły jest ok. Wielki młot dalej jest ok. A jeszcze to mi z jakiegoś typu wyleciało. Ogromny gruby róg z rzeźbieniami przypominającymi słoje drzewa, przerobione na pałkę. Używają go wojownicy wyznawcy przodków. Starożytny róg jest nasycony mocą ducha przodków. Po pokonaniu wroga jest przewracana niewielka liczba punktów zdrowia. Też fajna rzecz. Czyli kolejna taka broń jak ten właśnie miecz zimna wężowego boga. Tylko, że... Nie, czekaj, nie, to było co? A nie, to jest barbarzyński ryk, czyli tutaj też bym mógł odbicie wsadzić, gdybym chciał.
A zobaczmy, czym to się. Zobaczmy też tego, czym to się upgrade'uje, bo może bym się przerzucił teraz na taki młotek właśnie. To właśnie pytanie. Pierwsze, czym to się upgrade'uje, po drugie, czy mogę tutaj coś zrobić. O, to mogę ulepszyć, spoko. I zobaczmy. To było to. Zwykły kamień kowalski, dobra, no to upgrade'ujemy. Dobra, brakuje mi run, więc trzeba sprzedać jeden, dwa wizerunki najlepiej. Bo to jest pewnik, że mi na pewno wystarczy. Bo te ceny też potem rosną i rosną. Dobra, te wielkie łuki sobie zostawię. W spokoju. No i tutaj. Lecimy dalej. Aż do plus 21, bo to jest na razie maksimum, jakie mogę mieć. Czy ja chcę ulepszyć to? Niekoniecznie. Ale tu dalej. Ponury kamień kowalski z starożytnego smoka. Jestem naprawdę ciekaw, czy te ponure kamienie kowalskie z starożytnego smoka będę potem kupować, czy to jest jednak rzecz, która jest tylko ileś na całą grę, jak na przykład tych sztab tytanitu w Dark Souls 3. No, te też ponure kamień kowalski, no ale to sobie odpuszczę akurat. No i zobaczmy popioły wojny. Tutaj mam ten przebijający kieł. No i to niech tutaj zostanie. Ale czy ja tutaj mogę dać odbicie? Chyba niestety nie. Zobaczmy, odbicie. Ale ja chcę... Ej, ale ja chcę zobaczyć tego. Nie chcę porównać szczegółów. Chociaż? Nie, to mi cały czas tego te ostrze daje. Ja nie chcę ostrza, ja chcę zobaczyć ten popiół wojny. Tutaj wejdę, będzie szybciej. A, figa! Nie będzie szybciej, bo ja muszę mieć to na wyposażeniu. Dobra. To zobaczmy może tutaj, nie tutaj, w powieleniu. Może tutaj będę mógł poczytać. Jest, dobra. Na co mogę to nałożyć? Sztylety, zakrzywione miecze, miecze kolne, pięści, szpony i małe i średnie tarcze. Dobra, czyli niestety nie mogę tego nałożyć na tamtego, ale mogę na niego nałożyć coś innego. Co już tutaj było właśnie pokazane. Tutaj ten błysk kamienny kostur Akademii, tutaj to muszę. A nie, czekaj, to już ma. Dobra, czekaj. To bym się teraz załatwił. To bym się teraz cofnął nie to, co bym chciał. I co tu mogę dać? Mogę dać skalowanie od ognia i tą umiejętność. Płonące uderzenie. Ognisty łuk skierowany wprost. Silny zamaszczone cięcie z wypadem. I podpalenie oręża. To jest nawet dobre. Ostrzał nie chce. Drapieżnik z mgieł. Zejdź do niskiej, by na chwilę zniknąć. Jeśli drugi atak cię trafi, zjesz się w powietrze. Okej, czyli taki trochę mglisty kruk z Sekiro. Ryk bestii. To jest nawet dobre. Wytrwałość niekoniecznie. Okrzyk bojowy. To jest prawie to samo, co barbarzyński ryk. Kopnięcie czy tupnięcie z cięciem w górę. A weźmy może ten ryk bestii. Zobaczmy. Ciężki to mega skalowanie z siłą. Ale nie no, jak tak patrzę, to wysokiej jakości jest najlepsze. Jeśli chodzi o skalowanie. W sensie dobra. Jakbym szedł tylko pod siłę, no to wtedy ciężki jest o wiele lepszy. Ale wysokiej jakości lepiej pasuje, mi się wydaje. Więc dajmy to. No i możemy się pobujać trochę z tym orężem. Tej tarcza kraliskiego rycerza. Nie jest to oczywiście tarcza, której aktualnie używam, ale prędzej czy później będę. Więc wyposażmy się teraz w to. No i dobra. Teraz dajcie mi chwilę, ja zobaczę, gdzie konkretnie jest ten item dla rani do znalezienia. No i spróbujemy go w tym odcinku jeszcze zdobyć. Dobra, widzimy się po cięciu. Zobaczmy. Gdzieś... Według tej mapki, gdzieś w
tym miejscu znajduje się miejsce łaski, z którego powinien móc dalej z którego bądź naprzeciw którego powinna być dalsza eksploracja możliwa Nokronu. Tak więc zobaczmy, czy rzeczywiście tak jest. Znaczy, dobra, nie wróć. Nie, czy rzeczywiście tak jest, bo skoro jest na mapce pokazane, no to raczej na pewno tak jest. Ale zobaczmy, czy uda mi się odnaleźć to miejsce łaski tak relatywnie szybko. No i przy okazji może wytestujemy sobie ten topór. Znaczy topór, ten młotek. Znaczy, mam takie wrażenie, że trochę w złą stronę go trzymamy, no ale... Whatever fits to the game. Czy jakoś tak by to było chyba po angielsku. Czy mogę teraz się mylić? Co to było za ścina ma? Widzieliście to? Jak tak nagle przyspieszyło? No i patrzcie, rzeczywiście jest miejsce łaski. Ta, to w ogóle nie wygląda creepy, co nie? No i co? Okej, no i mamy zaskoczenie na dach. O, jump. Wszystko dwie łapy. Co tu jest dalej? Mogę iść tu. Tylko, no właśnie, teraz jestem w dupie. Tu niewiele zrobię. Zobaczmy w tym kierunku. Święta Ziemia Nocy. Dobra, to dalej nie pójdę, ale mogę iść tędy. Nice, chociaż też to prawie zjebałem. Odnawiające piguły. Czekaj, co one dawały? One były... na śmiertelną zarazę. Dobra. Mam nadzieję, że nie spotkam niczego, co teraz będzie ją zadawało. Pina srebrnej łzy. Okej. Dobra, zobaczmy, co się stało. Poszedł. Aha. O, a! Oj, oj, oj. Oj, oj. Okej, dobra. Poszedł i chciał dobrze, ale, raz za słabo skoczył. Łuk runiczny. Ej, co? Co? Z czego to jest teraz odnowienie zdrowia? Poza tym, że rzeczywiście z tego, że ktoś bądź coś zginęło, no ale to było trochę dziwne. Kolejna łezka. A nie, to jest srebrna łza tym razem. Bardzo ładnie. W sensie myślałem, że to jest kolejna ta łza na śladowce, nie? Okej, co jest tu? Nie wierzę. No to nie wiesz, no. Co ci poradzę? Dobra, nie wiem po co, bo to co zostawione. Mgła... Co? Mgła lub bestia. Okay, myślałem, że magia miała tam być, ale nie, dobrze przeczytałem. Chodziło o mgłę. Widzisz się szkielet? Okej, okay, no na razie to ja kurde chodzę w kółko. I sobie do młodego motylka przyszedłem. Chyba, że o tego szkieleta chodzi, no bo to też sobie wygląda dość... intrygująco. A jak widać, nie było mnie tam jeszcze na dole. Tak więc... zobaczmy, co się tutaj dalej kryje. Tu mam Eldeński Krąg Monarcha, Fort i Noc. A, czekaj, czy to jest jakaś ta? Czy chodzi o Fort Nocy, czy o to, że mam tu przyjść w nocy? W sumie jest lekko poranek, więc no, nie będę teraz się cofał do ogniska. To był cenny przedmiot, ale przyjrzyj się uważnie. Okej. Okay. Czarne ostrze! Okej. Okay. To jest chyba tak samo jak to wcześniej, to lodowe ostrze. Tu trzeba przedmiot potrzebuje.
bliżej. O, właśnie. Czarne ostrze z wygrawerowanym szyfrem może służyć jako osełka. Kiedy nadaje się właściwość za pomocą fizycznych lub okultystycznych popiołów wojny, można wybrać dodatkową właściwość. Zatruty, krwawy lub okultystyczny. Okej. Bardzo fajnie. Oho, boss fight chyba. Szykuję. Jest odnowienie flaszek w razie czego, no ale oczywiście flaszek mam full. Tych leczących. Co to jest, kurde, jakiś ołtarz? Może? Zobaczmy, tutaj mamy drabajnę. Jakaś kulka. Jakiś typiarz, bądź typiara. Zobaczymy. Potrzebny przedmiot. Okej. Użyj klucza. Ktoś to był zamknięty, widzę. Okej, widzę, to nie był ktoś przyjaźnie do mnie nastawiony. Rękawice Noxów. Zwycięstwo jest niczym sen, eldeński krąg. Prochy łzy naśladowcy! Ładnie! Zobaczmy te prochy. Przyzywa ducha łzy naśladowcy. Legendarne prochy! Użyj, by wezwać ducha łzy naśladowcy. Przyzywanie zużywa punkty życia zamiast skupienia. Ten duch przyjmuje postać osoby, która go przyzwała i walczy u jej boku. Nie może jednak naśladować umysłu tej postaci. Łzy naśladowcy powstały, gdy Wieczne Miasto próbowało stworzyć władzę. O kurde, ej. To jest coś, co bym chętnie zamienił za tą meduzę. Zamień na łezkę. Tylko trzeba ją też będzie oczywiście ulepszyć, żeby być może drenowała mi mniej zdrowia, kiedy ją będę przyzywał. Ale kurde, to się może naprawdę przydać. To niejednokrotnie w trakcie walk. Po prostu kopię siebie przyzwać. I kurde, teraz się będę dopiero czuł jak Virgil, nie? Z przyzywaniem po prostu swojego klona. Kurde, myślałem, że może będzie iluzja, ale niestety. No. Zejdź po drabajnie. Dobra. Czemu nie mogę zaskoczyć tak po prostu, no? Jezu, ale to jest przerażające, jak tak na to się patrzy. Ani mi się waż, no ale czego? Dotknąć, zniszczyć, jak to drugie, to pewnie nie mogę. Ty! Ej, no chyba se żartujesz ze mnie. No kulka za mną lata, no co za skam? I leci dalej. O ty, to jest żywe? Myślałem, że one to kontrolują. No i ładnie, łza larwy. Zdobyta. Ciekawe, czy to jest wróg, który się tu odradza. Bo jeśli tak, to się naprawdę dużo tych łez tutaj wyfarmić. Łyknę sobie flachę, tak na wszelki. No i okej, na razie jest spokój. Kolejna łupina srebrnej łzy. Patrz, zbroja, dlatego pościg. Gdzie masz tę zbroję? No. Ty, nie wiem, no o co chodzi teraz. Nie widzę żadnej zbroi. O, ale widzę miejsce łaski. To mi się bardzo podobuje. Pierwsze lewo. Dokładnie.
przywracamy tutaj moc łaski, ażeby móc się stąd bardzo zgrabnie poruszać i nie latać znowu całej tej trasy. O, ładnie! One-shotuje z tego. Podoba mi się. Kolejna niebiańska rosa. Na ewentualne oczyszczenie się dzięki papieżowi. Żółwiemu papieżowi, znaczy się. Miękka bawełna, czyli dla mnie przedmiot bezużyteczny. No i ładnie, full HP. Bez siadania przy ognisku, tylko z walczenia z wrogami. Przyda się walka dystansowa. No jak z tymi, no to... Holy shit! Duża ta łezka. Dalej, po kolankach. No ej, zrobiłem unik przecież. Dajesz złamać mu kolano. Au. No i proszę bardzo. Zabity bez większych problemów. W sumie mogę jeszcze łyknąć kurde flachę zanim go zabiję, bo by mi teraz odnowił. Nawet dwie by mi odnowił, ale dobra. Trudno się mówi. Ale okej, takie łzy na śladowce się tu nie spodziewałem. Ale pokonany dość łatwo. Patrz motyl, no co ty nie powiesz? Wyhaczyłem go trochę wcześniej, no ale... Jak tam sobie chcesz wiadomości? Czy tam autorze wiadomości? Ja pierdolę, nie wierzę. Ciekaw w ogóle kto to był, nie? Bo co to było? Też pytanie, czy to była kiedyś osoba, która była na przykład jakimś władcą? O, portal. Jakimś władcą tutaj? Czy może raczej było to... O, znał coś legendarnego. Ostrze zabójcy palców! I wielka opiorna konwalia. Pokaż mi te rzeczy. Dobra, konwalia to będzie oczywiście w zasobach. Ale nie w tych. Tutaj. Wzmacnia osławione prochy do plus 10. Biały kwiat, który kwitnie w katakumbach. W pobliżu tego wielkiego okazu zagnieździł się duch. Wzmacnia osławione prochy do plus 10. Od dawna używano dużych konwali, by nieść ukojenie bohaterskim duchom. Ofiarowywano je, by uczcić śmierć najwspanialszych bohaterów. W nadziei, że ich historie staną się legendą. Okej, okay, i te ostrze. To jest chyba to, czego Rani szuka, co nie? Ostrze zabójcy palców, ukryty skarb wiecznego miasta Nokron, klinga, która ponoć zrodziła się ze zwłok. Ten przesiąknięty krwią talizman to dowód zdrady stanu popełnionej przez wieczne miasto i jednocześnie symbol jego upadku. Tym przedmiotem nie mogą się posługiwać osoby pozbawione przeznaczenia. Podobno może wyrządzić krzywdę wyższej woli i jej wasalom. No, to Rani, myślę, bardzo będzie chętna, by dostać ten przedmiot. Zresztą... No, po to nas po niego tu wysłała, nie? Dobra, chcę się udać w inne miejsce. Gdzie mnie to zaprowadzi? O, proszę, od razu do miejsca łaski. Jak miło. No, ale... Dobra, to teraz już na pewno mamy wszystko ogarnięte. W Nokronie. No to... Udajmy się do Rani i przekażmy dobre wieści. Oraz sam ten przedmiot. Wieża Rani. Czekaj, nie tutaj. Po schodach musiałem iść. Do góry, do góry, do góry. Gdzie są moje windziury? No okej, to było słabe. I to bardzo. Dobra, musiałem sobie coś jeszcze poczytać, ale raczej nie ma tutaj niby tam nic ciekawego, co warto jest wspominania. Rani, mam coś dla ciebie.
It was thee, not Blythe, it seemeth. Even in my slumber I sensed it. It is in thy possession, is it not? The hidden treasure of Nokron. My thanks. Finally all the pieces are in place. Soon must I begin my journey. Upon the dark path only I may tread. Ah, but before I leave, I shall entrust thee with this. Karyjski odwrócony posąg. I to jest chyba to, co jest potrzebne w tej bibliotece. A strange gift, perhaps. But a rare sort such as thee would welcome it, I'm sure. I am certain now. Fate steered us to our reunion. I must thank Torrent, too, for his part. You may leave now. It was but brief. But thou gavest me fine service. What is it? You may go. I too am to depart on... Dobra, to tyle. Zobaczmy, co powie reszta a propos tego. Dobra, raczej przeżyję ten upadek. Proszę bardzo. Na spokojnie. Zobaczmy, czy znowu się pojawią te projekcje, czy muszę do nich zawędrować osobiście. Nie, muszę popytać normalnie. Dobra, to najpierw pójdziemy do Seluvisa, no bo on się znajduje najbliżej. Konkretnie w tej wieży. Zobaczmy więc, co takiego będzie miał nam on do powiedzenia. W związku z tym, że właśnie daliśmy Rani to, czego chciała. O, chcę mieć nową kukiełkę. Tego nie było. You want another puppet? Quite the keen paramour, aren't we? But I'm afraid each and every one is like a child to me. I can hardly just give them away. Oh dear, what's to be done? Why don't you fetch me some starlight shards? If you can manage it, I'll gladly prepare a new puppet for you. The soul of every puppet has its own ambience. You'll soon come to know, once you possess a few. And once each's predilections are known to you, the better you'll be able to love them. Oh yes, you have much to look forward to further down this road. Odłamki światła gwiazd. No, musiałbym jeszcze jeden mieć, aby... aby kupić sobie tą lalkę Teroliny. Ale szczerze... Nie wiem, czy chcę. No kurde... Ten słojowiec jest dopiero jest bezużyteczny. To nie wiem, czy ta będzie jakaś lepsza. A jeszcze jest droższa w przywołaniu. Magii nie mam co kupywać. Dobra. To on niestety nie zadowolił mnie pod tym względem. Zobaczmy, co powie Iggy. A propos tego, że właśnie daliśmy Rani to, czego chciała. No jeszcze zostałby Blight, tylko nie mam bladego pojęcia, gdzie go mogę teraz znaleźć. Lady Rani has departed on her journey along the dark path of Empyrean from Rena's Rise, as she calls it. It would not have been possible without you. As Lady Rani's war counselor and moreover her childhood warden, I express my deepest gratitude. You and only you were Lady Rani's true champion. My purpose is nearing its end. I've served Lady Rani for as long as I can remember. It has been a long and wondrous journey. Now Lady Rani is in your hands.
I pray that you serve her well, unto the very end. Lady Rani, along the now, Lady Rani, I pray that you... Dobra, to się powtarza. Do kupienia nic nowego nie ma, wzmacnianie to jest jak u kowala. Okej. Okay. No i co dalej? Królewskiego grobu. Ej, ja tu byłem w ogóle? Ja tu walczyłem? Kurde, nie wiem, nie pamiętam. Zobaczmy. Zobaczmy, czy tu byłem. Plus tą wieżę teraz trzeba też będzie sprawdzić, bo kto wie, skoro Rani stamtąd wybrała się w podróż, to może teraz przejście tam jest otwarte. I będę mógł się tam dostać do środka. Tylko jeszcze tutaj, to chcę zobaczyć. Ja tu walczyłem, czy jeszcze nie? Ale tak, walczyłem. Dobra. Dobra. Stąd będzie najbliżej. Mimo iż się trochę będę musiał obyć bez konia. Krótko, ale no... jednak. Dobra. Teraz konia mi proszę przywołać. No i Gina. I proszę, jest otwarte. Zobaczmy w takim razie, co się tu kryje. Wieża Renny. No, na dole na razie pusto. Zobaczmy, co się kryje na samej górze. Może kolejny kamień pamięci? Who knows? Okay, jest skrzyneczka. Set Śnieżnej Wiedźmy, czyli po prostu set Rani. A co jest jeszcze wyżej? Portal! Ciekawe gdzie prowadzi. Zaraz się dowiemy. Tylko jeszcze zobaczmy ten secik. Oczywiście nie będę go nosił. No ale... To jest wzmacnia magii zimna. No, takie pitu pitu. Dobra, jak tak patrzę, to jest, widzę, ogólnikowo jest to samo, więc... Szaty jako całość. Szaty Śnieżnej Wiedźmy. Noszone kiedyś przez śnieżną wiedźmę, którą młoda Rani spotkała głęboko w lesie. Ta czarownica dobrze znała magię zimna. Ponoć na niej wzorowano lalkę, w której znajduje się dusza Rani. Ta stara wiedźma była potajemną mentorką Rani. Proszę, proszę. Tutaj futro szamana, ale nie wiem, kiedy ja to zdobyłem, nie? No ale mam. I zobaczmy, gdzie się przeniesiemy. Mam nadzieję, że w jakieś nowe miejsce, a nie w jakieś stare. Główne koryto rzeki Einsel! Proszę, proszę! Druga rzeczka. O, jest miejsce łaski, to mi się podoba. Strumne świetliki też. Dobra, no to mamy kolejną lokację do zwiedzenia. What the flaming fuck is that? Widzicie to? Czy to jest kolejny smok? To jest pula chyba, nie? Ja. Dobra, moment. Ja to chcę jeszcze obczaić. Co to tam jest? Dobra, dwa strzały z tego wystarczają, żeby takiego jednego... górnika załatwić. O kurwa, nie, to jest
kolejny taki! Ten grawitacyjny. Ruiny pałacu Uhl. Czegoś. Tak, no nie wiem, czy to, no nie wiem, czy to dobrze przeczytałem w ogóle. Co ty, run level 7. Walka dystansowa. No, myślę też, że będzie dobrym sposobem. Tylko pytanie, czy używać strzał, kurde, krwawych, czy może jakichś innych? Spróbujmy złote strzały najpierw. Schowajmy się. Ja, to trochę potrwa, jak tak patrzę. Że wiecie, nie chcę używać krwawienia, bo nie wiem, jak krwawienie na niego działa, o ile w ogóle na niego jakoś działa. A tych świętych strzał mam akurat dużo, więc... warto je wykorzystać. Kurde no. Okej, no tak za dwa razy jeszcze powtórzyć i powinno być już. O. No jeszcze jeden strzał i powinien zginąć. Gacia! Ponury kamień kowalski level 7. Bardzo ładnie. Teraz odzyskamy sobie trochę zdrowia. Serio, jeszcze zdążył? Kurde, nie wiem, czy dostałem dwie czy jedną. Jakbym dostał dwie, to bym sobie jeszcze łyknął kolejną flachę. Okej, upierna konwalia level 7. Pierwsza taka zdobyta. Swojego dawaj. Aha, jego typ jest za to niewrażliwy. Okej. Good to bloody know. Okay, ale plusem jest to, że oni strasznie wolno atakują, co mi daje drobną przewagę w walce z nimi. Ale daj sobie spokój. No intrygujące. Czy to brzeg? Okay, niby da się iść dalej. I właśnie, bo znalazłem to skałę mrówką, sobie nie sprawdzałem jej opisu. Co on daje? Doznajesz brzegu w pobliżu rzeki Einsel i w innych miejscach zamieszkanych przez wielkie mrówki. Kamień powstały z zastyłego jadu wielkiej mrówki. Okej. Chyba widzę akurat kilka tych mrówek przed sobą. Pobudzające piguły. Na szczęście duża broń wytrąca je z równowagi na tyle, żebym mógł zadać więcej ataków. Ja pierdolę, i sporo tych mrówek. Teraz imagine, że ktoś się boi takich insektów, nie? Takie
Takie, dla takiej osoby to kurde musi być czysty koszmar ta lokacja. Dzięki, że się podłożyłaś. Skłamowkowa. Smar do tarczy! Tego nie było jeszcze w innych gierkach. Wzmacnia zdolność zasłaniania się i negację wszelkich obrażeń. Stwardniały smar będący mieszanką materiałów napełnionych magią. Pokrywa oręż w lewej ręce, wzmacniając zdolność zasłaniania się i wszelkie formy negacji obrażeń. Ten efekt działa jedynie przez krótki czas, używany przede wszystkim na tarczach. Okej, ale czy ja muszę trzymać tarczę w drugiej ręce, żeby to nałożyć? Czy jak to użyję prawą ręką, to nałożę to normalnie na tarczę? Mam nadzieję, że to drugie. Też działa. Dobra, i na razie jest spoko. Jest wystarczająco płytko, żebym nie musiał się w ogóle martwić i patrzeć na podłoże, nie? Wiecie, że będę za chwilę nie zarył łapetyną, kurde, gdzieś o dno tej rzeczki. Pierwsza łaska, ale oręż tego musisz szukać. Aha, dobra, to mnie tam gdzieś wskazuje. Noxtella, kurde, kolejne wieczne miasto. Ładnie. No, oczywiście, że te mrówki mają jakiś swoich jeźdźców. Why fucking not? I patrzcie, kurde. Z jednego wiecznego miasta wyszedłem, no i drugie zaraz odkryłem. No ładnie. Okej, czyli tu jest rzeka Siofra. Nie mam jeszcze mapki oczywiście tego miejsca, więc nie mam jakiegoś takiego fajnego połączenia, ale zakładam, że tu się jakoś tutaj obok siebie... Ej, a ty sobie właśnie może ta rzeka Ainsel jakoś tutaj biegnie i tutaj się łączy i staje się tutaj nagle rzeką Siofra. Kto wie? Dobra, myślę, że mogę odpocząć na spokojnie przy ognichu. Czy tam przy miejscu łaski. Zobaczmy, jest przy wielkim mieście i mamy tutaj zaraz przy głównym korycie. Dobra, wrócimy się jeszcze tutaj, ponieważ mamy jeszcze w drugą stronę coś do sprawdzenia, ale sprawdzimy to dopiero w kolejnym odcinku, bo szliśmy tam, a jeszcze tutaj mogę coś sprawdzić. Ale mówię, tam udamy się dopiero w kolejnym materiale. Ode mnie w tym to będzie już tyle, także do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Elden Ring. Cześć!